Thank you.
Dmitra Shostakovicha z żydowskiej poezji ludowej, opus 79. Wykonawcami byli Marina Shaguch, sopran, Larissa Diadkova, mezzosopran, Evgeniy Akimov, tenor i orkiestra teatru imienia Kirova z Sankt Petersburga pod dyrekcją Valerija Gergiewa. Orkiestrze i znakomitym solistom dziękuję publiczność zgromadzona w Royal Albert Hall w Londynie. Valery Gergiev debiutował na koncertach promenadowych w ubiegłym sezonie. Debiut ten był na tyle udany, że w tym roku artysta ponownie został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w festiwalu. A udział w koncertach promenadowych jest wielkim zaszczytem dla artystów. Orkiestra, która występuje wraz z Gergiewem, orkiestra teatru imienia Kirova z Sankt Petersburga, występuje dzisiaj po raz pierwszy na festiwalu, stąd zapewne wybór repertuaru, wielkiego narodowego repertuaru symfonicznego. Ze szczególnym zainteresowaniem publiczność zgromadzona w Royal Albert Hall oczekiwała na wykonanie pieśni Dmitra Shostakovicha z ludowej poezji żydowskiej, bowiem pieśni te po raz pierwszy znalazły się w programie koncertów promenadowych. Słyszymy w tle, jak wykonawcom żywiołowo dziękuje publiczność zgromadzona w sali w Londynie. Słuchaliśmy 11 pieśni z żydowskiej poezji ludowej op. 79 Dmitra Shostakovicha. W transmitowanym z Royal Albert Hall w Londynie w 34 tego lata koncercie promenadowym